W 2024 roku przypada 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Z tej okazji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim zaprosił 14 sierpnia na spektakl pod tytułem A ponad ziemią z kulami latały brylanty, rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, który odbył się w ramach cyklu Środowisko Kultury. Widowisko opowiada o losach Barbary, żony Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, młodego poety i żołnierza, który zginął podczas Powstania Warszawskiego. Spektakl ukazuje, jak Barbara wspomina swojego męża, miłość ich życia oraz spotkania z jego dawnym profesorem z gimnazjum. Te wspomnienia prowadzą ją przez radosne i beztroskie lata młodości, aż do tragicznego finału, gdy podąża drogą ukochanego męża. Na scenie wystąpili Przemysław Tejkowski oraz Adrianna Kieś, którzy poruszyli widzów swoją grą, oddając trudne i bolesne emocje związane z tematyką spektaklu. W rozmowie z aktorem Przemysławem Tejkowskim dowiedzieliśmy się, jak radzi sobie z tak emocjonalnym materiałem. Staram się przede wszystkim pokazać młodym ludziom głębokie treści zawarte w tym spektaklu, by zrozumieli wagę tamtych wydarzeń i ich wpływ na naszą historię, powiedział Przemysław Tejkowski. Na scenie widzimy taką bardzo poetycką, trochę wydumaną, może niekonkretną Barbarę Baczyńską, ale generalnie to każda dziewczyna w powstaniu, która przeżywa śmierć swojego chłopaka, męża, który jest w ciąży, która za chwilę zginie. Więc z tymi emocjami już się oswoiłem, bo spektakl powstał w 2014 bodaj roku, więc na 70-lecie powstania. Ale wciąż chciałbym oswajać tematem szczególnie młodych ludzi. Spektakl A ponad ziemią z kulami latały brylanty, rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, został skomponowany w sposób, który nie tylko bawi, ale także wzrusza, niosąc ze sobą potężny ładunek emocjonalny i historyczny. Baczyński, poza tym, że pisał bardzo poważną i przepiękną poezję, fascynował się na przykład Gombrowiczem i napisał opowiadanie Gimnazjum Boobalka I, wzorowane na Ferdy Durkę. I duża część tego opowiadania jest wpleciona tutaj na scenę. Barbara z profesorem Krzysztofa wspominają lata szczenięce i się po prostu bawią. Także staramy się emocjami widza tak sterować, żeby również się śmiał, a poprzez to tragiczny koniec jeszcze bardziej wzrusza po prostu. To jest tak piękna literatura, to był tak wrażliwy człowiek, taki piękny obserwator świata. I nie tylko tego zewnętrznego, ale też tego, co dzieje się z człowiekiem, jak człowiek postrzega świat, że po prostu chciałem poprzez to piękno wypowiedzieć się do ludzi o świecie, który odszedł. Te pieluchy powstańcze to są autentyczne pieluchy, pieluchy robocze. To są kartki z kalendarza, które Muzeum Powstania Warszawskiego wydało. Mam zgodę na ich publikację. Zresztą koleżanka, która poprzednio grała Barbarę, ręcznie te wszystkie kartki z kalendarza wykonało. I tam rzeczywiście jest napisane, co którego dnia powstania się działo. Tak więc chcę tę cząstkę tego świata, którego już nie ma, po prostu pokazać ludziom, a przychodzą od 5 do 105 lat, bo to przedstawienie nie ma ani do dołu, ani do góry ograniczeń wiekowych i naprawdę się wzruszają, przeżywają to mocno. W ramach kontynuacji cyklu Środowisko Kultury już 11 września odbędzie się kolejne wydarzenie. Tym razem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na recital Joanny Biedrzyńskiej pod tytułem Ada to nie wypada, który rozpocznie się o godzinie 19. Bilety na to wydarzenie można nabyć na stronie www.mgoks.pl oraz w kasie Kina Jedność.